Cześć, z tej strony Paweł, witam was na moim kanale o nazwie Bielicowe, a to kolejny odcinek z gry Workers and Resources Soviet Republic. Mamy 23 lutego 1946 roku. Nie nagrywałem nic, w zimę nie było za bardzo co nagrywać, natomiast pokończyli mi tu praktycznie wszystkie budowy. Tak, tu mamy już te trzy budynki mieszkalne. Sądy, więzienia, wszystko już, politechnika, wszystko pracuje, troszeczkę mało ludzi z wyższym wykształceniem mam, ale to będziemy się tym zajmować później. Tu posprowadzałem oczywiście mieszkańców z innych miast, żeby jacyś się tu pojawili. W dzisiejszym odcinku właśnie też skończyli mi tu biuro, o, i tu drogi już sobie wszystkie pobudowałem w sumie, nie, na razie ma to wszystko stać. Czy tu jest jakieś jeszcze miejsce? Nie ma. Wygląda jakby było miejsce, ale gdzieś pewnie pojechali na budowę. Korzystając z tego, że właśnie praktycznie żadna budowa się nie odbywa, nawet tu już chyba wszystkie dosłownie skończyli. Mamy do dyspozycji koparki i spychacze, które będą nam niezbędne, żeby zacząć wydobywać kamień, bo musimy sobie trochę tu porównać teren. Myślę, że to będzie ciężkie. Będzie to bardzo ciężkie. Nawet jak one się tak nam tu wjeją. W sumie nie pomyślałem, mogłem sobie ten teren porównać poza odcinkiem. A najwyżej zaraz zrobię małe cięcie i będziemy się widzieć, jak ja już sobie tu teren porównam. No dobra, myślę, że jest tu na tyle równo, że uda się zrobić chociaż kilka kamieniołomów, więc zaczniemy sobie od tu jeden na przykład. No tu to złoże jest takie trochę gorsze. Trochę jednak będziemy jeszcze równać. No, dalej. Ale to już najgorsza robota za mną, więc... Aha, a to złoże chyba po prostu takie słabe. Tu będzie ok. Tu uda nam się 40%, tu coś jeszcze. Czy na początek trzy kamieniołomy nam starczą? Może na początek trzy kamieniołomy nam starczą. Czy zrobimy do nich drogę żwirową? Tak, zrobimy. Będzie troszeczkę wygodniejszy dojazd. Szybciej byłoby, jakbym nie robił. Może pośrednio to tak zrobimy. Dobra, tu musimy sobie na pewno... Porównajmy do siatki. O, tak, myślę, że to trzeba na pewno zrobić. A może rzeczywiście tu już w samej górze wystarczy nam... zwykła droga, tu zaraz sobie wyłączę równanie do siatki. Tu w razie, gdyby jakaś kolejka się chciała robić, to... o, mamy tak. Tu. W ten sposób gdzieś by to mogło iść i... Wjazd tu, okej. Możemy zlecić, wyłączę te linie pomocnicze. Niech nam tu już te kamieniołomy powoli, znaczy drogę i później kamieniołomy, niech nam powoli budują. Ja od razu teraz tak, zaczynam budować to co miałem wybudować, a nie zacząłem planować. Czyli zaczynamy sobie od, gdzie to było? Od domu dziecka. 700, tak, to jest najmniejszy dostępny. Myślę, że ta okolica to będzie w miarę ok. Dlatego domu dziecka tu nie chce się zmieścić. Jakbyśmy tu... O. Boję się, że tu mi... drogi nie będzie się tego chodnika dociągnąć. No właśnie, tego mi to tak
Tu nie do końca pasuje w tym miejscu. Jak on wygląda? Tu jest główne wejście, tak naprawdę, więc... Może tak po prostu? O! Zróbmy to w ten sposób. Dobra, czyli mielibyśmy tutaj już ten budynek i możemy... Co tu jeszcze naszych mieszkańców może brakować? Budynek jest do zasilania, wiatru nie ma. Niestety to jest ten problem, z którym musimy się zmagać. Aha, tu nam wybudowali służbę bezpieczeństwa, tylko nikt w niej nie pracuje, ale to nie problem. Weźmy o jakieś gazy takie czarne. No, tak będą chyba najlepiej wyglądać. Od razu 3. Drogi. O, wykorzystamy fakt, że mamy tu już rozpoczętą drogę. Tu byśmy ją tu do siatki. A tą w ten sposób. O. Tak. Tak. Może być tak. Tak zróbmy. Tu już nie będę budował na pewno. I może tu właśnie jeszcze weźmy sobie jakieś bloczki. To jest taki sam. Jest taki sam. Może coś inaczej byśmy porobili. O! Na przykład byśmy tu... Wyłączmy wyrównanie do siatki. Tu byśmy zrobili taki. Tu zobaczymy, czy coś włożymy. I na przykład tu gdzieś byś też pasował ładnie bloczek jakiś. To był taki też? Dobra. Możemy spróbować do siatki? Nie, też do siatki wyrównanie nam tylko brzydko miesza. Okej. Okay. Zlecamy budowę dróg, pozmniejszamy ilość pracowników. 7. A jak będzie 12, to na pewno będzie w zasięgu ciepłowni. Tak, bo jak Politechnika jest, to też powinno być, nie zwróciłem uwagi. Budując, ale to nawet czego będziemy dociągać węzły. Tu nam skończyli to budować, więc to od węgla, gdzie one są. Zmień miejsce pracy, wszystkie niech zaczną pracować tu. Zadanie będzie identyczne, ale tu już sobie to biuro na razie w sumie zostawimy, chociaż pewnie będziemy przenosić się. Będzie wtedy wygodniej. Więc sobie powolutku polecimy. Tu byśmy mieli przystanek. Tu możemy zlecić powoli budowę tego. No i myślę, że możemy pozwolić sobie na powolną budowę kruszarki. Najpierw elektrowni. Ciężki wybór. Może najpierw spróbujemy elektrownię, bo w sumie tu prąd nam będzie chyba bardziej potrzebny. A tu i tak muszą najpierw pobudować tą infrastrukturę i wtedy dopiero będziemy mogli to zlecić. W sumie jak będzie dobrze szło, to możemy zlecić jedno i drugie tak naprawdę. Zobaczymy w ogóle jak tu, o, ja w ogóle zapomniałem, że mi tu też biura budowy zleciłem. W ogóle ustawmy drogę z pierwszeństwem w ten sposób. W ten sposób. I może być w ten sposób.
Więc tu można byłoby zakupić już pojazdy. Koparkę cały czas muszę za dolary. Okej, więc weźmiemy sobie spychacz. Jeden, chyba tu weźmiemy jeden. Dwa autobusy. Dwa się kliknęły, czy jeden się kliknął? Teraz nie wiem. Dobra, to najwyżej będziemy dokupywać. Dwa betonowozy na pewno się przydadzą. Dźwig się przyda. Koparkę już braliśmy. Otwarte skrzynie. Też dwie sztuki. Fuksa to nic nie jest potrzebne. Spychacz braliśmy. Dwie wywrotki i jedną zamkniętą skrzynię. Zobaczymy, co tu nam przyjedzie. I wtedy będziemy w razie czego dobierali. Tu weźmiemy sobie znowu za dolary. Tu weźmiemy sobie dwie koparki. No, tych koparek tu będziemy zaraz próbowali o to miasto walczyć, więc to biuro nam też się tu przydadzą. Więc dwie koparki. Dwa spychacze. Dwa autobusy. Betonowóz, bo niedługo się będziemy kredyty brali niestety. Dźwig. Otwarta skrzynia. Jak będzie miejsce, dokupimy jeszcze jedną. Wywrotki. Ze dwie by się przydały i chociaż z jedna zamknięta skrzynia. Dobra, jak to przyjedzie wszystko, to będziemy widzieć, czy są jakieś wolne miejsca. Tak w ogóle to by się też w tej okolicy jakieś stacje darmowe przydały. Tak, jedna tu. Druga tu, z tym, że w jednej i drugiej, w związku z tym, że one raczej mają charakter tymczasowy, to w jednym i drugim wypadku zrobimy to w ten sposób. Tu gdzieś było biuro od paliwa. Nie, biuro od paliwa było tutaj. Więc niech dowiezie paliwo tu i tu. No dobrze. Muszę sobie łyczka napoju wziąć. I lecimy dalej. Tu nam powolutku działają. I teraz, korzystajmy z tego, bo pewnie teraz trochę tych koparek nam uciekło, innego sprzętu, ale możemy sobie już powoli zacząć planować wydobyciu kopalnie węgla. Właśnie tu mamy dosyć niezłe złoża. Dostęp 38. Też jest 38, 36. Trzydzieści cztery. 35. A tu to złoże jest lepsze czy gorsze? No, 36. 38. O, 40. 31. W sumie to ja mogę zrobić przecież tak, że tu sobie postawimy. Ciekawe. W tą stronę można, w tą już nie jest teren odpowiednio równy. Okej, niech nam tu podkopią. Może nawet tak by trzeba było. Małe nieplanowane cięcie, ale
Jestem sobie z powrotem, więc moja myśl jest taka, żeby tu jednak możliwe, że będziemy potrzebowali w przyszłości dwóch kopalni, więc podziałajmy sobie w ten sposób tu. Aha, teraz już nie mamy wolnych koparek. Wszystkie gdzieś uciekły, a tu było przecież takie ładne. Gdzie było to złoże? Tu było gdzieś? Nie. O. No, teraz mi tu będzie równać pół wieku. Dobra, spróbujmy to sobie jakoś spychaczami ogarnąć. Spychaczy też nie mam już do dyspozycji za dużo. Tak naprawdę. Fajnie w miarę płasko tu jeszcze jest, więc mogłoby to naprawdę być wygodne. Dobra. I zobaczmy, jak ta kopalnia jeszcze raz nam tu będzie pasować. Gdzie ona tu miała 38%? No bo gdzieś miała, nie? Nie, no bo to jest poza zasięgiem. Chyba, że już nie znajdę tych 38 przez tamtą kopalnię. Zaraz to sobie aż sprawdzę. Tak. Okej. No dobrze, no. Zrobimy 38, to ta ma wtedy 35. Okej, okay, no ale to będziemy uruchamiać w pierwszej kolejności. To bardziej zależy na tym. Teraz ten kopalnię by trzeba było jakoś sensownie zaplanować. Wyłączmy chwilowo. Raczej jej kompleks. O co mi teraz chodzi? Zaraz będę tłumaczył, budował i tłumaczył, bo chcę to zrobić podwójnie. Mianowicie tak, na zasadzie takiej, żeby zrobić kompleks taki z magazynami i tak dalej, ale też na początek, żeby wybudować z pominięciem tego wszystkiego, więc zaraz będę próbował to robić, bo będziemy potrzebowali budynku przetwarzania, to nawet dwóch docelowo, ale to kiedyś, ten drugi. I właśnie teraz, jak to tak jakoś w miarę sensownie zrobić? Tu by nawet się miało to szansę udać. Widzę, że to chyba będzie łatwiejsze niż myślałem. Okej, tu by było. To sobie pominiemy, bo wstawimy sobie tu napęd po drodze. Ładnie. W linii z tym. Okej, to byśmy mieli dosyć łatwym i tanim sposobem mogli uzyskiwać tu węgiel. Ten chodnik jest tu bez sensu. Przynajmniej na razie. Dobra, będą dwa zjazdy. Nie będę tu dociągał do tego, więc tu byśmy mieli to tak, to tak. To powiedzmy, że na razie w ten sposób. I tu bez magazynu, bez niczego by nam się udało to opanowywać. I teraz, jeżeli byśmy chcieli sobie w przyszłości dołączyć magazyny, to musimy znowu teren wyrównać. Tak mocno nierówno? Nie, nie ma tragedii.
Tu trochę jest gorzej, ale... Dobra, tam już jest jak jest. Tu musimy trochę podziałać. Okej, okay, byśmy mieli i... Wracamy do sypkich. Musielibyśmy mieć jakiś magazyn i to widzę, że on tu się bez problemu chce pasować. Zobaczymy, czy drogę uda się wpasować po tym. Nawet zaraz będziemy patrzeć, niech nam tylko tu porównają trochę. I nawet tu widzę, że się ta druga kopalnia chce podłączyć, co jest bardzo dobrą wiadomością. Więc... Dobra, widzę, że muszę to wyburzyć i spróbować najpierw... O, i teraz idzie to wyrównanie terenu w miarę. O, tak. I lecimy z tym, jak to miało być, czyli... Magazyn. Znowu, jeszcze za mało. Spchnąłem to bardziej w tą stronę, prawda? Robiąc, pewnie słusznie to zrobiłem, ale... No, wyrównaj się. No. Góra tu jest? Ojej, tu jest taka potężna góra. To... Trochę zniwelowanie jej zajmie. Mógłbym znowu zrobić. Dobra, zrobimy cięcie na to równanie. Dobra, wyrównałem sobie trochę więcej tego terenu i myślę, że powinno być teraz dobrze. I jeszcze sobie zrobimy tak. Nie, dobra, niech on idzie w ten sposób. Tego nie potrzebujemy. O, tu droga. I idziemy po nasz magazyn. Nie, to źle. Jednak źle. Przecież to nie tak miało być. To miało być, ale nie w tym miejscu. Dobra, czyli zaczniemy najpierw od magazynu. Gdzie jest nasz magazyn? Zależy mi, żeby tam droga mogła przejść pod tym. Spróbujmy tak. Teraz. To by było tak. Tu by chciało to iść w ten sposób. Tu byśmy mieli podłączenie takie i czy nam teraz tutaj śmociąg przejdzie bez problemu. Więc wygląda to całkiem nieźle, z tym, że tego nie będziemy potrzebować jeszcze, bo musimy drugi road cross postawić. Gdzie on jest? Tu jest. Tak, ale nie z tym, tylko to tak. I gdzie tu można byłoby zrobić drugie
drugi ten, gdzie on jest, ten budynek. Nasz. Jestem teraz. Nie to, nie to, nie to. O, tu to jest. Więc tu byśmy mieli wtedy drugi taki budynek. I cała zagadka polega na tym, że musielibyśmy jeszcze jeden magazyn gdzieś tu zmieścić. I to może być największym wyzwaniem. I tego się najbardziej boję, że tu mi się nie uda tego w żaden sensowny sposób wcisnąć. Teraz tu byłby, znowuż się zakręciłem, gdzie to jest. No właśnie, ten magazyn, w sumie go można odbić, więc z podłączeniem by nie było większego problemu. Można też zawsze tu drogę trochę przerobić. W sumie drogi chciałem te oryginalne wykorzystywać, ale tak. Tu w ten sposób. I spróbujmy jeszcze raz z tym magazynem odbitym na drugą stronę. Oj, chciałem nim porównać, a przez przypadek go wybudowałem. Chyba, że to zlikwidować chwilowo. Magazyn. Do siatki go. Ładnie, niech idzie. W ten sposób, ale bez tego. Aha, i wjazd nie w tą stronę, bo przecież nie jak odbiję, to nie zapamiętuję, że odbiłem. Niestety. Do siatki odbij. A było tak już blisko. Tak. Tu się najwyżej w sumie zaraz to też trzeba przerobić. Tuż przystanek, jak już zrobiłem, to już go zostawię. Ale tak. A jeszcze to jazdy do tych. O kurde. To jest chyba większe wyzwanie niż myślałem. Dobra. To nie może iść tu. Ten etap jest ok w miarę, więc go nie ruszajmy. Tu lepiej w razie czego coś przerobić. Nawet ten przystanek, jak zburzę, mówi się trudno. Technik jeszcze na niego nie dojeżdża. Więc wyrównajmy sobie tu teren. To mi zaczęli budować. To jest najgorzej. Tego nie chcę, żeby mi jeszcze budowali. Bo jeszcze nie jestem pewien. No trochę pieniędzy straciliśmy. No ale mówi się trudno. Trochę. Tu. Jednak tak zróbmy to. Jednak wyburzymy. O matko, ale przeróbki tu będą. Już się boję na samą myśl. To wszystko. Też. I teraz. Jak to zrobić? Bo ja się teraz już sam zakręciłem. Więc ten przystanek byśmy zrobili. O, powiedzmy w tym miejscu. Tu ładnie tak. Tu ładnie też do siatki wszystko.
No, tu by można było wtedy tak. Tej drogi usuńmy jeszcze trochę. Tak. Nie, nie, trochę za dużo wtedy. O, powiedzmy, że tak by to wstępnie wyglądało. Tu sobie... Zaraz będziemy koparkować, więc to sobie zabezpieczmy, żeby nie zasypać tej drogi. I dobra, ja równam. Mimo, że jak uda mi się to zaprojektować, to wrócę z nagraniem. Dobra, zaprojektowanie tego było trudniejsze niż przypuszczałem, ale chyba to będzie to. Tak, to nam nie jest potrzebne. Tu chyba podłączenie tak będzie. I mam nadzieję, że wszystko mi się zgadza. Czyli tak, kopalnia tu lub tu może nadawać. Tego na razie nie będziemy budować. Mamy do przeróbki. Z przeróbki tu możemy lub możemy na magazyn. Magazyn powstanie na późniejszym etapie. Tu niestety będę musiał zbudować ten napęd jeden dodatkowo. No ale no, mówi się... Trudno, tak to będzie taniej niż budowa całego kompleksu, którego na początku na pewno i tak nie wykorzystywalibyśmy. Więc tu zlecamy budowę, to muszę wyłączyć, z tym, że tak masowe zatrzymywanie budów i tak, jak najbardziej, i te niepotrzebnie zleciłem, ale dobra. Tu... tu jakieś drogi miały być jakieś, kto by to pamiętał teraz, jak to miało wyglądać. Chyba tak najlepiej. No dobra, to będą budować, to możemy im też pozwolić i będziemy tu sobie powoli to odbudować. Tyle tych nagrań mam, że znowuż nie wiem, ile będzie trwał odcinek. Ale mówi się... Trudno, zaraz to sobie sprawdzę. No, ale tu już nam ładnie kopalnie zaczęli. To na razie mają nie budować. Dobra, wszystko się zgadza. Jak tu wygląda budowa na tym? No, tu powoli... Coś się dzieje. Więc jest dobrze. My tu będziemy potrzebowali tak naprawdę jeszcze biur dyspozycji. Nie chcę, żeby one mi tu się kolejkowały. Nie, zrobimy sobie biuro dystrybucji. Musimy zaplanować, ale zrobimy tu największe możliwe biuro dystrybucji. No. Podrównaj. Oho. Mało koparek. Niestety. Może szybciej byłoby, jakbym sam porównał teren. I od tej wysokości. No, spychaczy trochę więcej do dyspozycji, jak widać mamy, tylko że teren jest tu tak nierówny, że spychacze też bardzo powoli działają. No, dalej. Wyrównaj się. Dobra, może już wystarczy. Ja wiem, może to średnie centrum dystrybucji wystarczy. Nie ma co chyba szaleć aż tak. Tak trochę dalej, o. I okej. Okay. I małe wykorzystamy, jak już będziemy mieli kopalnię, elektrownię, to najpierw będziemy musieli kopalnię i węgiel i tak z zagranicy przywozić do uruchomienia jej. Ale to będziemy się martwić tym później.
jeszcze zróbmy sobie tu. To chyba dużo wyjść ta elektrownia, ale je i tak będę chciał, żeby to w sieć ładnie się wpasowywało. No, na pewno da radę, na pewno. Więc nawet jakbyśmy mieli wykorzystywać więcej niż jedno wyjście, to tu będzie ok. To będzie trzeba jakoś też włączyć w naszą sieć. To by chciało być w ten sposób, a to by chciało być w ten. To by było tak. 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 I chyba nawet by to nam zadziałało. Tu byśmy podłączyli się jakimś takim nie za mocnym. 8 MW by wystarczyło, myślę. I z elektrowni wyszlibyśmy 14, więc tak. Tu jeszcze będziemy potrzebowali jednej stacji po drodze. Co najmniej jednej. Zróbmy to tu. Dobra, wieczego, dobra. Ok. Myślę, że tak będzie ok. Tu 14. Tu 14. Pewnie nie podłączę. I w sumie mnie to nie dziwi. Bo postawiłem pod samym tym. Dobra, to zrobimy w takim razie podłączenie od tej strony. O! Tak, zlecamy budowę wszystkiego, to akurat muszą nam wybudować, więc nie będę anulować tego. I chyba byłoby na tyle. Tu nam budowy jakoś ruszyły w tym mieście. W SB dalej nikt nie pracuje, ale to niewielki problem. A tu powoli nam miasto zaczyna jakoś funkcjonować. Jak zadowolenie mieszkańców? 40%. Nie ma tragedii i brakuje tylko mięsa, które jest w sklepie. Nie wiem, ile tego wyszło. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji kanału, do pisania komentarzy oraz zapraszam na Discorda. A teraz mówię do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć.